Domki, kurde domki, cholerne. Kto wygrał? Kurde, mogę wybrać Subaru albo Subaru. Nie wybieram nic, bo tu jest Ferrari. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5 tryb Fortnite. Nie mam pojęcia, co mnie dzisiaj czeka. Miałem kilkutygodniową przerwę od eliminatora i niektórzy z was piszą mi, że mają około 2000 zwycięstw. Zwycięstw! Nie przegranych meczów, tylko zwycięstw. Przeraża mnie to. Kurde, nie wyobrażam sobie tego, żeby mieć aż tyle zwycięstw. Cholera. A, RS2, RS6. O, RS6. No to bierzemy. Aha, mamy tutaj kogoś. Czai się na granicy strefy, zobacz. O, to może być fajny pojedynek. Jedziemy. To jest chyba Focus? Nie, kurde, mi się zawsze myli. Focus z Fiestą. Jedziemy za nim. O, tutaj widzę, że następny, ktoś się zbliża, czekaj. Kurde. No zwiewa, daleko. Tutaj mamy następnego, o, ale coś szybkiego jedzie, fest. Co to jest? Nie wiem, biorę go. nawet nie widziałem, co to jest za poziom. Ty, nie widzę przez te kukurydzę. Ej, to jest mini chyba. Jedziemy. O, no kurde, będę musiał tego miniacza wziąć, żeby levelować. O kurde, bo są te piramidy zasrane, czekaj. O, shit, szybko! Gaz, ale się rozwaliłem! Ej, nie spodziewałem się, że to drzewo jest takie twarde. Dobra, tu. I prosto, gościu pojechał gdzieś tam trochę naokoło. To są właściwie świątynie, ale przypominają piramidy, więc ja mówię piramidy. Dobra, zatrzymał się gdzieś tam, też rozwalił na drzewach. Ej, co to jest za głupi sezon? Nic nie widzę, gdzie jadę. Powyrastało tych krzaczorów. Gaz. I ładnie wchodzimy w zakręt i miniacz chyba będzie mój, ale szkoda wymieniać miniacza, a czym audicę na miniacza. Więc kurde, ale znowu on miał który? Czwarty poziom, nie? No nic, zobaczymy. O Boże, dobra, to wolę miniacza niż tego Hyundai'a. No nie, zobaczę, no może nie będzie tak tragicznie. Ja zawsze przegrywam tym samochodem. Dwa dropy, ale nikt się na nie nie skusił. Nie, tam ktoś jest, czekaj. Ktoś tam zajechał, ale olał te dropy. To widocznie ma lepszy samochód. Tak, bo to jest trzeci i drugi poziom. Ja miniaczem nawet nie będę podchodził do nikogo chyba. Kurde, poczekam na jakiegoś dropa. Nie no, nie będę faja. Jedziemy. Ty, jakie ozdoby świąteczne. A co to za święto jest? Ej, na stadionie też coś chyba jest. Ja tam nie byłem jeszcze. Jedziemy zobaczyć. O, ale fajnie. Summer party. O, ty, ktoś mnie goni. O kurde, nie widziałem typa. Ty, następny ktoś tu wjeżdża, dawaj. Kurde, nie złapało mi go. O nie, to ja mam przerąbane, muszę się teraz 3 tygodnie roz... Ty, gościu z trzeciego poziomu, może nie będzie tak... O kurde. Dawaj, mini. Mini, błagam cię. Kurde, ej, trzeci poziom mnie wyzwał, nice. Sam, ja przed chwilą drugim wygrałem, ale to było RS6. Kurde, ale gościu nadrobił tam. No nic, ja jadę w linii prostej, bo miniacz w tym powinien być dobry. Czym on tam jechał? Nawet nie widziałem, co to mnie wyzwało, nie spojrzałem. Tylko od razu na mapkę patrzeć, jak dojechać szybciej, kurde. On już asfaltem poleciał, 1,5 kilometra. 160 km na godzinę top speed. Weź mnie, zabij teraz. Co tu zrobi? Patrz, jak on zapieprza tym trzecim poziomem. No i tutaj ładnie zjechał. Dobra, on ogarnia. Ej, nie zjechał na ten asfalt, tylko pojechał offroadem jakoś dziwnie. Okej, dobra, jadę do końca. Nie no, to już jest finish, że się nic nie wydarzy. On miał Audi R... Audi Quattro? Quattro chyba to było, no. To takie króciutkie, fajne. Ach, kurde, mogłem zostać przy RS6. Ale pięknie driftuje ta... Oj, przesterowałem akurat w tym momencie. Ale pięknie mi się driftuje tą... tą Toyotką. To jest nowo dodana GR86.
nie GT86, tylko GR i pięknie mi się nim lata, naprawdę. Taka fajna kont... No kurde, i znowu przesterowałem! Ja zawsze tak mam, jak coś się pochwalę, cholera! O nie, myślałem, że będzie Garbi kontra Garbi. Ale tam już ktoś dropa zgarnął chyba. A nie, zniknął ten drop, zaraz przed tym gościem. A był tam przed chwilą Dymek i jest następny zaraz za nim. Oj, oj, oj. Dobra, mam pomysł. On jak... Ty czekaj, wziął tego dropa? Wziął, cholera. Oby szybko nie ten. Ja spróbuję zawrócić i rozpędzić się na niego. Ty co, on wziął szósty poziom? No nie, to żebym się wrąbał. Dawaj, szybko. Let's go! Ty, jak z nim wygram pierwszym poziomem! Ty po już zawraca, nie? Bo to jest w drugą stronę. Ale wiesz, on ma naprawdę szybką offroadówkę. Kurde, ja nie wiem co to za sezon. Czy w tym sezonie możemy przejechać przez wodę? Czekaj, czekaj, zerkniemy na mapkę szybko. O kurde, co to mi się otworzyło? Ja chciałem mapkę! Cholera, źle mi się tu otwiera, o nie, mam zły przycisk przypisany do kierownicy. Cholera, nie zobaczę jak jechać, muszę jechać na czuja. Ajajaj. To powinno być jeszcze coś takiego, wiecie, że pokazuje się, który gracz ma bliżej. Wiesz, jakieś takie... O kurde. Tu pojechałem, o dobra, jest wyschnięte, spoko, można cisnąć. Wiesz, że pokazuje się, że gracz, który się z tobą ściga, ma jeszcze tam 600 metrów do celu, czy ileś tam, nie? Nie rozwalę się. Uuu, ale to był cud! Wow! Jestem w szoku, co tu się stało! Jakie to było piękne! I na asfalt wyjechałem! Już meta! Obiadę gościa, ty! To było piękne! Ale mi się to podobało, kurde! Ale widzieliście taktyka? Tym razem taktyka wygrała, nie fart! O, shit! Bierzemy. Haha! O kurde, coś mi innego goni. Czekaj, czekaj, zawrócę. Tu mamy napęd na tył w tym samochodzie. To jest jeden z niewielu samochodów na eliminatorze, który ma napęd na tył. Wierzycie w to? Czekaj, nie mogę tego gościa złapać, tu nie mogę obracać kamery. No dawaj, wyzywaj ten pojedynek, zobaczymy na co cię stać. Exomotive co... Okej, to może być ciekawe. Pojedynek gigantów. Bardzo podobne offroadowe samochody. Exocet ma napęd na 4 buty, więc powinien tutaj ładniej startować. Ale zobaczymy jak mi pójdzie. O, tak wychylam się jak głupi do góry teraz, żeby widzieć co jest przede mną. Ej, nie wyobrażam sobie w eliminatora, nawet na kierownicy grać na widoku z maski czy na widoku z pierwszej osoby. Przecież nic kompletnie nie widać co jest przed tobą. Dobra, tu się trzeba skupić. Są te, wiecie, kamienie, nie? A wszystko się tak tu zlewa. O kurde, ojej, mogłem pojechać asfaltem. Mam jeszcze tyle czasu, po co się tu pcham? Okej, okay, chyba nie będzie tak źle. O, góra, 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 góra. Okej, okay. Czyżby był następny pokonany? Wow, ekstra. Idzie całkiem nieźle, widocznie trafiłem na słabych graczy tym razem. Nieźle, spoczko. Dobra, Cayenne, turbo, może być. Ja wiem, czy takie turbo pod górkę to nie podjedzie. Ta szafa wielka, ciężka. Dobra, mamy tu kilka dropów, możemy się rozejrzeć. Ale mamy szybki samochód, powinniśmy atakować. Widzę, ktoś tam jedzie z daleka. O, ale tu fajnie widać, ładnie. A, ale nie, to się ktoś ściga, kurczę. Ty, miniaczem? Znaczy miniaczem, kurde. Garbusem! No, to powiem ci. No tak, bo to w sumie początek meczu jest, nie? Ładnie mi tam weszło. Ciekawe, jaką furę zgarnie, może ten gościu przegrywa, nie wiem. Jadę szukać kogoś innego, ten będzie za słaby. Oho, ktoś tutaj próbuje mnie zaatakować. To jest środek mapy, więc tu nie wiadomo, w którą stronę jechać. Ja nie mogę wracać tej cholernej kamerki. Ej, co on zrobił? Zobaczył, że mam kajenkę i ucieka? Okej, okay, dobra. Let's go. O, Mariela! A to gdzie jedziemy? No, wulkan! Okej! Okay.
Zobaczymy, czy gościu ogarnia. Zobaczymy, czy gościu ogarnia. Myślę, że Kajenka ma większe szanse. Ja nie wiem, czy ten Nomad miał zrobiony napęd na 4 koła w eliminatorze. Ale Kajenka powinna mieć więcej, sporo więcej mocy, więc będę miał większe możliwości podjazdu tutaj pod górę. On w ogóle pojechał lasem tam przez te takie serpentynki, bo mu tak chyba wyznaczył GPS trasę. A na wulkan... O kurde! A na wulkan zawsze podjeżdża się tutaj przecież. Chyba nie ogarnia, nie? To dobrze. Nic, jedziemy. Kajenka powinna sobie tutaj poradzić. Mamy AWD. Okej, mi tutaj zawsze na ekraniku pokazuje samochód, jaki ma napęd. Ten ma AWD, więc nie powinno być problemu. Muszę sobie koniecznie ten przycisk od mapy zmienić, bo on no sporo pomaga jednak. Dobra, pojadę tu chyba. Powinna sobie dać radę. Tu jest taki bardziej stromy podjazd. Dawaj, Kajenka. Ale się ubrudziła! Patrz, na dwójeczce jeszcze ciśnie, wow! Jeszcze nie zrzucam, bo jeszcze mamy fajne obroty tutaj. Ty no pięknie! Ej, wiecie co było z Camaro, jak kiedyś próbowałem tu podjechać? Cholerne czerwone Camaro! O nie, ja nie chciałem Camaro! Dobra, bierzemy Camaro! Czas przegrać! Nie no, to nie będzie samo spełniająca się przepowiednia. Ale mamy kolejny samochód z napędem na tył. Kurde! Nie wiem, mam nadzieję, że coś z tego będzie. Czekaj, bo ktoś tu podjeżdża pod górkę. Jakby się dobrze ustawić z tym Camaro. Czekaj, ktoś tu chyba wygra, nie? Pojedzie w to samo miejsce co ja. Byśmy od razu go wyzwali na pojedynek. Patrz, 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 ktoś tu kończy, nie? Zobacz, zobacz, w tym samym miejscu kończy, okej. Będzie miał pewnie dobrą furę, bo ładnie podjechał tam. I czekamy, czekamy, jak ten Clash. Jedzie, jedzie, jedzie. Dawaj, 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 dawaj. No kurde, czemu on jest niewidoczny? Łooo! Ej, co tu się wydarzyło? Ej, on miał zabrać dropa, a ja miałem go wyzwać na pojedynek. Taki był pomysł tutaj. A gościu jest dalej... Nie mo... O, teraz dopiero się odblokował. No, pięknie. O nie, no to teraz co mnie porobi? Kurde, trajkata ma! O nie! Ale przerąbane! A jeszcze gdzieś tutaj wjechałem. Fuck! ¡900 metrów! Dobra, rozwalił się o kamień. O nie! Ja już muszę na pałę tu jechać. Cholera Camaro! O nie! Ja pierniczę. Je... O kurde, ale przerąbane! O nie, jedź Camaro! Aaaa! Jeszcze ten widok na sam koniec, jak... Ach. O, jak ładnie na samym początku. To lubię, zabieramy. I od razu jedziemy atakować, ale kogo i gdzie? Już sobie przypisałem dobry przycisk do mapki na szczęście. I jedziemy, jedziemy szukać. Ależ brzmi ten samochód, wow ty. No pięknie, bardzo mi się podoba, ja już zapomniałem, jak ta gra pięknie brzmi. Oho, mamy. Już sobie klaksonik przygotowuje, czekaj. O kurde, gdzie on tam zajechał? Który to poziom? Jak mi brakuje rozglądania się tutaj, kurcze. Chciałbym mieć na tej kierce... to jest Garbi. Garbiego nie będę wyzwał. To jest mocny samochód. Zatrzymał się tam pod drzewem. Damy mu spokój. Chodźmy poszukać kogoś lepszego, mocniejszego. Co to za przyjemność pokonać Garbiego BMW X5? Oho, tutaj widzę, ktoś na trzeciego próbował się wyzwać na pojedynek. Kurde, jestem z złą stronę ustawiony. Może mnie wyzwie. Trąbaj, no. No kurde, fuck! Nie mogę się spojrzeć do tyłu i trąbić, no trąbrzesz! Nie mogę do tyłu trąbić! Dobra, ma... What the hell?
Ty, ja nie wiem, czy to nie był widz przypadkiem. I on nie robi ze mną zlotu teraz. No przecież ma całkiem dobry samochód i nie uciekł, także no... Pokonałby mnie, nie? Dobra, ej, słuchaj, on jedzie. Kurde, muszę sobie coś zrobić tutaj na tej kierownicy, żeby móc się patrzeć do tyłu. Ale nie mam wolnego przycisku, kurde. Muszę sobie coś wykombinować. Let's go, let's go, let's go, let's go. Dobra, jadę na przełaj, kurde. A mapka? Okej, okay. Na przełaj jest spoko chyba. Oby nie uderzyć w drzewo. I będzie dobrze. Jakoś tu... Ale drop. Dobrze, że wiecie... O dobra, nieważne, na razie... Później wam powiem. Bo muszę się tu... O! Cofaj! Nie! Fuck! Co to było przed całą metą? Ale byłby nie fart! Ja wiele... Ej, gościu wyszedł! Dobra, no nie no, weźmiemy jego furę, nie? Chociaż kurde, fajnie mi się tą BMW śmigało. Dobra, tutaj mamy następnego. O, właśnie, mówiłem wam, że fajnie, że jest taka pora roku. Że jest wszystko wyschnięte, można sobie tu po rzeczce śmigać. O, gościu jest AFK, dobra, to można sobie podnieść poziom chyba, nie? Dawaj, jedziemy tą wyschniętą rzeką. Zobaczymy, jak się tu w ogóle śmiga. Nigdy nie jechałem wzdłuż na eliminatorze. Tutaj widzę, że są takie jakby duże kałuże, które mogą cię spowolnić. Cyk, tutaj można sobie, ale no, te kałuże tego akurat autka mogą mocno spowalniać. Chociaż... Ja wiem, a tutaj? Nie ma tragedii, nie ma tragedii. Te super niskie autka potrafią się mocno spowalniać, nie? Na tym. O, tu go trochę mocniej spowolniło. A teraz wyskoczymy sobie przez tamę. No słuchaj, mamy dużo czasu, nie? Więc możemy się tu utopić chyba. O, okej! Okej, ja myślałem, że tu będzie woda. Jakoś tak mi się ubzdurało, że za tą zaporą jest zawsze woda, niezależnie od pory roku. Ty, to patrz, jest zajebisty skrót. Praktycznie omijasz te wszystkie serpentynki i dopiero tu jest woda. Aha. Dobrze wiedzieć. I jesteśmy na miejscu. Pyk. Dobra, wbiliśmy sobie poziom, sprawdziliśmy nową ścieżkę, bardzo ciekawą. Można by było oprzeć o to jakąś taktykę. Zobaczymy. Gościu też wyszedł. Jak się pokazuje, że pokonałeś swojego przeciwnika, a nie pokazuje się nickname, to znaczy, że gościu wyszedł z tego trybu. Zanim skończył się pojedynek. Już to rozgryzłem. Ale co w ogóle sam tym poprzednim typem? Czemu on mnie nie wyzwał na pojedynek? Czy on mnie znał? Bo myśmy kiedyś robili takie zloty w eliminatorze, no nie? Nie wiem właśnie, co się stało. Zobaczmy mapkę, okej. Okay. Takie coś. A tam jedzie coś białego? Ej, to jest chyba... Porsche... Macan? Ten taki... Dakarowy coś takiego, nie? Też nie jest słabe auto. Kurde, nie udało mi się. Prawie go miałem. No nic, ale poczekamy. Też będzie miał ciekawe auto. Ty no! Znowu muszę go ścigać. Ale teraz jedzie w dobrą stronę, kurde. Nie wiem, czy tego nie ma Maserati. Zobaczymy. O, dobra, widzę go. Znowu ma białe auto. Ty, tu można tak założyć w tym Bronco. Teraz mam ściągnięty, ale nie wiedziałem, że na eliminatorze da się to zrobić. Spoko. Teraz sobie może spróbujemy, o ile jeszcze będę miał Bronco. Dawaj, chodź. Dobra, mam cię. Słuchaj, myślałem, że znowu weźmie jakieś auto i znowu mi zwieje, ale to jest w sumie dobra taktyka, jak masz słabe auto, żeby cały czas zmieniać. No chyba, że ktoś będzie na ciebie tak czekał i szybko cię złapie, szybciej niż ja, no to wtedy ciężko. Ale nic, jedziemy. Ósmy bieg, kurde. Czekaj, tu się jakoś skracało, nie? Tak, tu jest skrót, trzeba tam na offroad zjechać sobie. Ty, dogonił mnie tamtym Maserati chyba. No, ładnie tam podgonił, ale ja jedę tu asfaltem, to jest strasznie...
zarośnięte. Rzuca tym bronkiem. Chyba na lotnisku będzie końcówa. Jadę asfaltem, nie ryzykuję. Gościu pojechał tu na offroad, ładnie. Ty, i podgonił. Będzie walczył. Rozbił się o budynek, widziałem to. Ja nie ryzykowałem, bo miałem dużo przewagi. Właśnie najgorzej jest mieć dużo przewagi i to zmarnować, nie? Nie ryzykowałem, on zaryzykował i nawet coś tam zyskał na tym, bardzo ładnie. Ale nic, ja się nie poddaję. Tutaj mamy zjazd i też tutaj trzeba uważać, bo gościu już jedzie na desperata i może jeszcze to wygrać. Ja już mam tą pokorę w sobie i do samego końca, kurczę, jadę na maksa. Nie ma opcji, bo już się nauczyłem w eliminatorze, że no nie ma co odpuszczać. O kurde, tutaj coś dziwnego, Polaris? Ło, tego samochodu dawno nie miałem. Napęd na tył, o nie, będzie dużo kręcenia przy nim. Ach, zobaczmy mapkę. Lotnicho, tak to wygląda. Moglibyśmy sobie tu zostać i poczekać na kogoś, nie? Jak tu może być pojedynek? Muszę się zastanowić nad taktyką. Aha, ktoś tu jedzie. Jeden kończy pojedynek chyba, a drugi jedzie... Chyba poluje na kogoś. Ja będę tutaj do tyłu jechał, udawał słabego. Powoli, wiesz o co chodzi? Wiesz o co chodzi? Wiesz o co chodzi? I do przodu. Kurde, to 10. poziom będzie, jak nic. 9. okej. Let's go. Zobaczymy, zobaczymy. Oj, oj, oj. O, ale poszedł! Ja pojadę tą samą drogą, co przyjechałem. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale muszę się śpieszyć. O, cholera. Budynki, 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 budynki. Drzewo! O, okej. Okej. O, nie! Nie poddawaj się, Lucek. To już niedaleko. Nie poddawaj się, Lucek. Nie, nie muszę, trafił. Trafił, kurde. Napęd na tył mnie zniszczył. Chociaż mogłem na te przełaje pojechać, nie? Miałem trochę cykora, bo nie byłem pewny tych lasów. Tak myślałem, że się za dużo tam porozwalam, bo to jednak tył napęd dużo zarzuca dupą. Ach, ciężko. Oho, mamy kogoś. Let's go, let's go. Zobaczmy. O, okej. Ale mi się poszczęściło. No, Ariel jest jednak potężny i myślę, że szybszy od Subaru. Nie poddaje się, jedziemy. Tu mnie powinien podgonić. Zobaczymy, co będzie dalej. O kurde, to Subaru nie jest takie szybkie, jak się spodziewałem. Dawaj, Subi! Gościu miał piramidę. O kurde, to jest jakiś prost. To jest jakiś prost. Aaaa, to jest pros. Dobra, i wracam do lobby. Ja pierniczę, zapomniałem, że te cholerne świątynie tu są. Jedziesz po prostu na wprost, widzisz drzewa, a tu nagle na mapie widzisz ten cholerny długi pas i się zastanawiasz, co to może być? To są cholerne piramidy. O, tu mamy jakąś sarenkę. Co to tam jedzie? O, coś niewolnego. Co to może być? Co to może być? No, nie jedzie wolno, także może będzie dobry pojedynek. Kontra mój Lanceros. No, no, jedzie szybko. Kurde, jedzie w dobrą stronę. Podwójnie źle. Ale może się w coś rozwali i wtedy strąbimy go na maxa. Muszę sobie ten trąbik wymienić, bo mam taki klasyczny. Ja lubię grać w tej grze tak realistycznie, sobie po prostu jeździć po mapie od czasu do czasu i na przykład słuchać jakiegoś podcastu albo oglądać... O, mam go! Też się o to, kurde, rozwaliłem. Dawaj, 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 dawaj. Kurde, no, aż. Kurde, trąbię na niego, ale nie zwalnia. Kurde, i co on tam ma? To jest dosyć szybkie, nie? Ja zawsze tym jeździłem, takie wolny. O, nie wiem, co się tu wydarzy, ale no, musimy jechać na pałę trochę. Czy zerkniemy na mapę, czy nie zerkniemy na mapę? Wolę nie ryzykować, bo wiecie, czym to się może skończyć. Ale ja bym go zaatakował. A skoro jesteśmy tak blisko... Ole po... Wow! Nie, do tyłu, do przodu, do przodu, do przodu, jedź! Ale on ma start słaby!
ja tak myślę, czemu on tak wyrwał nagle w którąś stronę, a on uciekał przed budynkiem. Dawaj, 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 cisnę do końca, aż mi krew z nogi leci, ale nic tu się nie dzieje w tym samochodzie. Jezu, nie, nie, nie. Aha, tutaj będę miał fajną taktykę teraz, coś do mnie jedzie. Ja w tym momencie zabieram samochód, żeby on z rozpędu mnie nie wyzwał tutaj. Wiesz, o co chodzi? I teraz ja go wyzywam na pojedynek, cyk. I mimo, że mam słabszy samochód, to dużo zyskałem na tym, że on z rozpędu mnie nie wyzwał. Bo to by była katastrofa, jakbym był na tym pierwszym poziomie. Ale wiesz, musiałem chwilę poczekać, bo jakbym się zrespił w tym momencie, a on jeszcze by miał prędkość i zrespiłbym się w tym momencie, żeby mógł mnie wyzwać, to by była dla mnie też katastrofa. No tak, to jeszcze mam szansę coś tam powalczyć, nie? Okej, okay, tutaj chyba są kamienie. Okej, może on się rozwali o te kamienie. Chyba się rozwalił. Chyba się rozwalił, mapka. Okej, jedziemy autostradą. Jedziemy autostradą i tam w pewnym momencie uderzymy. On podejrzewam, że pojedzie na przełaj, ale my jeszcze tego nie zrobimy. I teraz. Tutaj jest taka w miarę otwarta przestrzeń. Wiem, bo tutaj dużo driftowałem w Sesto Elemento, żeby nabić punkty. Te, które... No wiecie, te punkty, co się wymienia potem na world spiny. Dobra, pyk, pyk. Tak jeszcze to można było robić w niektórych samochodach. Teraz już nie można. Dobra, pyk. Ole, idzie, kurde. Pierwszy raz chyba tym Hyundaiem coś zagram, ej. Ty, ale ci, ty pociśnie. Rozpędził się tam? Ja pierliczę, to jest pierwsza wygrana Hyundaiem. Aż mi się zaczął podobać, kurde. Bardzo dobrze. Kurde, mogę wybrać Subaru albo Subaru. Nie wybieram nic, bo tu jest Ferrari. Nie, coś ty mi, co to mi wybrało? Ja nic nie chciałem. O kurde, żeby mi nikt nie zabrał tego auta. Po siódmy poziom. Mam nadzieję, że nie napęd na tył. Napęd na tył, cholera. Dobra, jedziemy tutaj, jest jakiś typek. Nie ma bata, ja już wszystkich wyzywam na pojedynek. To już jest za dużo. Tutaj, okej. Okay. To jest szybkie auto, ale je trzeba opanować. A to nie jest prosta sprawa. Zwłaszcza na kierce. Na pół gazie trzeba jechać. Dobra, mam tutaj jakiś typków dwóch. A mapka, okej, okay, więc coś takiego mamy. I dzień dobry, trailka, siódmy kontra siódmy. Jedziemy w tą stronę na bank, ale... Okej, ja pojadę kawałek asfaltem. Ej, czemu mi na jedynkę zmieniło? What the hell? Jedź, jedź, Ferrari. Oj, ja czy... Ty to Polak. Pozdrawiam cię, mggame.pl. mggame.pl. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Ja mam szybsze auto, ale trail cut, to trail cut, wiadomo, nie? Patrz, go tu rzuciło. Ty, co to tu jedzie? To jakiś inny gracz? Hello! Uż ty, próbował mnie zepchnąć! Kurde, tu nikt nie jest przyjazny. Dobra, jadę drogo. Dobra, nie ma... Ach, jadę tutaj. O, trail cut mnie tu weźmie, kurde. O, shit. Wsteczny, fuck. Dobra, powoli. Opanować się trzeba. Tu mamy jakiś piękny szuterek. Cyk. I tu sobie wjedziemy pod górkę. Cyk. Dwójka. Trójka. Niskie obroty. Dobrze, byleby nie rzucało tej gabloty. Trójka. I... Czwórka. Okej, to tutaj już będzie. Cyk, 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 cyk. Ja nie wiem, jak udało mi się pokonać trajkata tym autem. Jest naprawdę ciężko opanować tą dupę rzucającą się na wszystkie strony. Pozdrowionka dla ciebie, jeśli oglądasz. Wszystkiego dobrego. Kurde, ale ciężki wybór. Dobra. Jednak ósmy poziom to ósmy poziom. No nic, zobaczymy. No, oba samochody napęd na cztery koła, nie? Więc całkiem fajnie. Trailcat to kurde jest uniwersalny chyba i nie może nawet mecze kończyć, nie? Ale jednak Lambo troszeczkę wyższy VMAX mimo wszystko. Dobra, ustawmy się. Kurde, sporo tu graczy dookoła, 13 osób zostało, tam jest jakiś typo. Sobie jedzie. Czy polujemy na niego, co o tym myślicie? Ja myślę, że można spróbować.
Chociaż, nie no, nie powinien się jeszcze mecz skończyć, nie? Coś tam kombinuje ten gość, ja czuję, że on ma dobry samochód i się tam skitrał, czeka aż ktoś będzie na niego jechał, tam jest dwóch graczy. Okej, oni się wyzywają, okej, dobra. Co to w ogóle pojechał na strefę? Co on robi ze swoim życiem? Okej, dobra, ten sobie pojechał, cyk. Tutaj mamy asfalcik, cyk. Tamten gościu już przegrał, już nie ma o czym mówić. Jeszcze gdzieś tutaj próbuje coś jechać, ale to już po temacie. Tam się jeden zatrzymał. Mapka wygląda tak. Czy to będzie już ostatni ten? Jeszcze by się udało kogoś wyzwać na pojedynek, nie? Jeszcze by się... O, czekaj, ktoś tutaj ktoś skończył chyba. Też ma Lambosa. Co? Nie, teraz nie ma Lambosa, teraz ma... Coś takiego, okej, okay, rajdówkę ma. Może być. Gdzie jedziemy? Okej. Kurde, skupienie. Fuck! Ale go rzuciło. Gaz, gaz! A tu bym sobie kopnął ze sprzęgła. Kurde, akurat gram na automacie. Znaczy na... O no! Jeeeć! Jeeeć! Cholera! Jeeeć! Domki, domki, kurde domki cholerne! Yeah! Kto wygrał? Ja pierniczę, co tu się wydarzyło? Dobra, biorę to. O kurde, aż mnie noga zabolała. Ej, to widzieliście te kłody cholerne? Jak ja się tu osrałem. Dobra, jedziemy, tu mamy następnego typka. Wszyscy już się nastawiają na koniec meczu. Tu jest jeszcze 40 sekund, tutaj można by było pojedynek zrobić, nie? Ale nic, wyjeżdżamy stąd, bo tutaj jesteśmy w takim zadupiu. Zostało 30 sekund. Jeszcze się... Aha, jeszcze ci się wyzwali na pojedynek, okej. Tutaj widzę jeszcze jeden gościu, gdzieś tam śmiga sobie. Ale to już chyba będzie 20 sekund. Tu się ściaśni? Nie no, jeszcze by coś tam pograł, kurde. Ile typa zostało? 7 typa. Czekamy sobie tutaj. Nie no, to już będzie koniec. Tutaj już nie zdążę nawet nikogo wyzwać. Jakby tu jechać? O, widzę. Dobra, trzeba pojechać tam na drugi koniec tej strefki. I final showdown już będzie. 34 sekundy. Ciekawe, czy kogoś się uda pokonać jeszcze. Dawaj, wyzwiemy tego typa, zobaczymy co zrobi. O nie, nie to, kurde! Aaaa, nie ten przycisk, co cisnąłem. Dawaj go. Może go zbejtuję? Co jest? Nie można już? Nie tak chciałem. Dobra, wszyscy się zbierają tutaj. 10 sekund. Poszedł, zobacz! O kurde, o nie, co mnie tak podbiło? Ła, ja nic nie widzę, cholerny napis! Dobra, tamten gościu z tą dziwną furą się rozwalił. Co to było? To było coś dziwnego. Ja wiem, że to się ciężko prowadziło, nawet grając na padzie. Dobra, ciśniemy. Siódemeczka. Szósteczka. O, piąteczka. Dobre, szósteczka. O! Ja to był prawie dzwon! Gaz.
przez ten... Oooo! Co to się wyrabia? Ciśnij, Lucek, bo tu zaraz gościu cię podgoni. Wali w drzewo, proszę cię! On ma tą szybką... O, jest, będzie... Nie zaliczył dzwona, ty jak on to ominął? O nie, dogonił mnie tą szybką furą! Kurde, ale się rozwalił tam fest! Ładnie poomijał te domki... Kurde, było blisko! Ja jakieś tutaj salta robię... Mogłem trochę zwolnić, nie? Ale dobrą furę miałem, trzeba przyznać. Bardzo fajnie mi się nią jechało. Moi drodzy, dzięki wam bardzo, że byliście na tym odcineczku. Mam nadzieję, że wam się podobał, miło spędziliście czas. Wow, eliminator to jest to. Kurde, jakie emocje. Trzymajcie się, hejas.